Ja się nie spodziewałem czegoś takiego. Ja dostaję multum listów, paczek, wszystkiego. Andrzej, Naprawdę. Szacun, pamiętaj, szacun. ja takim ludziom zawsze będę pomagał. Ludzie nie zawsze są źli. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Lubię mleko. Chciał się pan ze mną skontaktować w jakiś sposób? Tak, panie Andrzej, jestem akurat w sklepie. Czy mogę później oddzwonić? Okej, okay. Za jaki czas? Ojejku, za godzinę. Okej, okay, dobra. A tu już mnie nie będzie, no ale to trudno. Dzięki, no, pozdrawiam. No bo chcieliśmy nagrać tą rozmowę na tego, na... No trudno. No dobra. Ale co? Nie, no pozdrawiam tego. Dobra, dawaj, idziemy po paczkę kolejną. Bo to jeszcze dwie paczki. Chodź, będziesz niósł. Ja nie dam rady, duża. O, duża. Dwie duże. Ta, jak duża paczka, to nie da rady, nie? Ale tak, to człowiek się podziel. Czekaj, Jacku, ja od razu wyniosę te wiadro z tymi śmieciami. Tak, no to dawaj. Patrz, wynosimy wiadro. No właśnie, żeby nie było, że ja nie wynoszę śmieci. Andrzej, spodziewałeś się takich paczek? Co o tym? W życiu, co? Piękne paczki dla ciebie. Ty, ale ten gościek z Gdańska... Poczekaj, chodź chwilę pogadamy, Andrzej. Ten gościek z Gdańska to naprawdę jest super. No człowieku, laptopa, zegarki jakieś kurde przysyła, perfumy. Ty już masz chyba z 5 zegarków? Co? Rąk ci zabraknie. No niestety, no to będę musiał tak nosić. No. Ewentualnie, no nie wiem, sprezentuję jakieś może dla Krzysia. No to już twoja wola. Jak się będziesz zachowywał? O, tu jedna paczka, a tu druga paczka jeszcze. Zaraz no je wniesiemy, otworzymy. No jeszcze dwie paczki. O Jezu, co to będzie za przeprawa? Pewnie znowu? Będzie. Na bank. No, miejmy nadzieję, że jakoś to się uspokoi i będzie wszystko okej. Okay. Dobra, chodź. Ale na razie, dzięki za paczki, dzięki za... Ale to jest coś... Panią myślność, bo... Paczki są naprawdę super. Paczki są naprawdę super. Nikt nie robi z kogoś jaj. Każdy traktuje to na poważnie. To nie jest tak, że tak jak inni, że robią sobie żarty, śmiechy z czegoś, co nie powinno. To ty tyle wysprzątałeś dzisiaj, tyle wygrabiłeś? Tak. Cały kontener? Tak. Proszę bardzo, zobaczcie. Nie no, Andrzej nie pracuje? Proszę bardzo, jak ogród wygląda. Nie no, masz całość wygrabione. Proszę zobaczyć. Już tam dalej nie dam rady grabić z tego względu, że tam błoto po prostu. No tak, no bo... Z dachu leci woda i po prostu no i się robi błoto, no to nie ma sensu tego błota zgarniać. Ale w miarę możliwości co się dało, to wygrabiłem. Oczywiście będę w dalszym ciągu coś robił na podłogu tak, żeby było jakoś schludnie, żeby nawet widzowie, jeśli przyjadą, będą chcieli wypić kawę, odwiedzić, porozmawiać, żeby to było jakoś tak normalnie. No to najgorsze to jest to, ale to damy radę, widzą Państwo, co się dzieje, to wszystko trzeba jakoś ogarnąć, no niestety, ja też pracuję, nie mam zbytnio czasu, żeby to wszystko porobić tak w jeden dzień, ale nawet Jacek, tego się nie da zrobić w jeden dzień, no nie dzień. Da się, to trzeba robić progresywnie, ale zanim się zrobi ciepło, drzewka się zazielenią, to będzie ogarnięte i naprawdę, wtedy można zaprosić widzów. I będzie mniej trochę widać tego. Oczywiście, i to, ale nie, jeśli to będzie ogarnięte, nawet miło sobie posiedzieć, wypić tą kawę, porozmawiać, normalnie. Ale jaką jak kawę? Ludzie. Co? Soplicy, kawę? Nie wiem, no może być i soplica, może być saska, też jest dobra, też polecam. Naprawdę, to są takie dwa... Lub Jakobs. Dwa, Jakobs? Albo Jakobs. Albo Sido. Nie. Była taka kawa Sido, pamiętasz? Ja wolę Cibo. Cibo żółta, Cibo Family. To nawet zobowiązuje, bo to jest kawa rodzinna. Jak ty powiesz, Andrzej, odzew widzów na te paczki? Na te paczki? Jesteś... Jestem naprawdę mile wzruszony. No, w tej chwili no, brak mi słów, jak to wyrazić. Ale naprawdę jestem bardzo wdzięczny za pamięć, za to, co widzowie dla mnie robią. Ja się nie spodziewałem czegoś takiego. Takiego odzewu od ludzi, którzy, nie wiem, no moim zdaniem to jest tak, że ktoś ubliża,
ale ktoś jest z boku, kto mnie wspiera. I tych ludzi naprawdę szanuję. Andrzej, jestem wdzięczny. Ja zawsze będę cię wspierał, pamiętaj o tym. Zawsze ja możesz na mnie liczyć. Ja wiem, Jacek, że ty zawsze będziesz mnie wspierał. Ty mi pomogłeś, ty dla mnie podałeś pomocną dłoń. Gdzie ja przedtem, no, mało mnie kto znał, bo jakieś tam filmiki z doskoku były, coś takiego. Teraz, proszę bardzo, ja dostaję multum listów, paczek, wszystkiego. Andrzej, naprawdę. Szacun, pamiętaj, szacun. Ja takim ludziom zawsze będę pomagał. I ja też będę się starał pomagać takim ludziom. Bo naprawdę, start w życiu jest najważniejszy. Później, jak kto sobie życie ułoży. Ale start jest najważniejszy, żeby od czegoś się odbić. Ja się odbiłem. Ja się odbiłem od nieciekawego towarzystwa, od alkoholu, od jakichś tam głupot. Pracuję, zarabiam na swoje utrzymanie, kręcimy sobie filmiki, robimy coś tam na podwórku, czyli jestem high life. No co ja mogę powiedzieć? I naprawdę, dziękuję widzowie, że mnie wspieracie, że jesteście za mną, że po prostu, nie wiem, te wsparcie to jest dla mnie tak bardzo ważne, że naprawdę, aż nieraz mi się łza wokół zakręci, że ludzie oddają takie rzeczy, że naprawdę... No bo są naprawdę fajne rzeczy. Mnie by w życiu nie było na to stać. No to widzisz, no. Czyli niestety... Są dobrzy ludzie też? Są dobrzy. Są ich naprawdę, pozdrawiamy. Są ludzie bardzo dobrzy, zajebiści, wręcz powiem zajebiści, naprawdę. I będę się starał jak najwięcej kręcić filmików i pozdrawiać ludzi, którzy naprawdę są wspaniali. Od razu zapowiadamy, że każda paczka będzie nagrana, każda. Tak, oczywiście. Ja nie kradnę paczek, absolutnie. Dlatego właśnie Jacek wyszedł z pomysłem, żeby paczki przychodziły do paczkomatu. Jacek przywozi, otwieramy komisyjnie przed kamerą, żeby wszyscy widzieli, że nic nie zginęło, że wszystko jest okej. I niestety, do tej pory nie było żadnych pretensji, nie było nic. Wszystko, co było w paczce, jest nagrane. Proszę bardzo, każdy może sprawdzić. Nikt nikogo nie oszukał. I pozdrawiamy. Tych dobrych i tych pozdrawiamy złych. Pozdrawiamy i tych dobrych, i tych złych. Może się w końcu nawrócą. Ale jest okej. To niesiemy paczki. Niesiemy paczki.